Cześć! Witam Was na moim kanale Pianta Dance. I w dzisiejszym filmie przychodzę do Was z pytaniem, czemu instruktor cały czas ode mnie coś chce? Czemu cały czas mnie poprawia? Ostatnio rozmawialiśmy sobie o instruktorze, który w ogóle nie zwracał uwagi na Was, a dzisiaj porozmawiamy sobie o instruktorach, którzy non-stop Wam zwracają uwagę. Dlaczego? Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i skomentowania. A teraz przechodzimy do meritum sprawy. No właśnie, dlaczego? Ja Wam powiem z mojego doświadczenia. Ja przeważnie zwracam uwagę osobom, które widzę, że mogą coś poprawić, ale tego nie robią, dlatego że same nie są w stanie dostrzec błędu. No i tak powinna wyglądać nasza praca. I jakby to jest okej. Te osoby zazwyczaj po 3-4 korektach poprawiają coś i już im wychodzi. Jest dobrze. Poprawiam osoby, które są leniwe. Chyba tak to mogę powiedzieć. I rzeczywiście nad nimi się czasami pastwią. Mówiąc, że mają coś poprawić dotąd, aż nie zobaczę, że jest poprawione. I teraz dlaczego? Czy to oznacza, że ja się uwzięłam na tą osobę? Nie! A dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli przychodzicie na zajęcie taneczne do mnie czy do jakiegokolwiek instruktora, to chcecie być super tancerzami. A nawet jeżeli nie chcecie być super tancerzami, no to nie wiem, taniec Wam sprawia przyjemność, więc wiadomo, że nam sprawia większą przyjemność, jeżeli tańczymy dobrze. A żeby dobrze tańczyć, to trzeba robić te rzeczy tak, jak widzi to choreograf, instruktor, nauczyciel tańca. Bo co z tego, że mogę zrobić tak ręką, jak to nie jest ładne, a jak już zrobię tu jakieś fajne linie, takie jak ja będę chciała, no to są ładne i to jest okej, i to się podoba i mi, i pewnie Wam też. Więc instruktor poprawia, żeby było lepiej. Nigdy po to, żeby było gorzej i nigdy dlatego, że rzeczywiście o, Grażyna nie umie, to teraz po prostu będziemy siedzieć nad nią i się nad nią w cudzysłowie pastwić. No nie, będziemy oczywiście siedzieć dotąd, aż Grażyna zrobi tak, jak powinna zrobić, ale z troski o nią, żeby sobie też nie zrobiła krzywdy, bo przeważnie jakby z tym poprawianiem jest najczęściej zachodu podczas wykonywania ćwiczeń siłowych, jakiś tam, nie wiem, cardio i tak dalej, no to jest znowu w trosce o to, żebyście Wy sobie nie zrobili kontuzji, nie zrobili sobie żadnej jakiejś takiej, wiecie, uszczerbku na zdrowiu, może tak bym to nazwała. Więc instruktor, który poprawia, robi to w dobrej wierze. Nie po to, żeby Wam wytknąć błędy, nie po to, żeby Wam pokazać, że zobacz, nie umiesz trzymać brzucha, nie umiesz robić tego, nie umiesz kręcić piruetów, jesteś beznadziejny. Nie! Tak nie jest. Instruktor robi te wszystkie rzeczy po to, żebyś w końcu zrozumiał, załapał, nauczył się też świadomości swojego ciała i ruchu i zrozumiał, że aha, tak muszę spiąć brzuch, tu łopatki pójść w tył i wtedy, wow, jaką mam super pozycję. No, natomiast może być tak, że komuś z Was to przeszkadza. No właśnie, wtedy co zrobić z takim instruktorem, który cały czas zwraca Wam uwagę, a Wy jej nie chcecie? Bo się czujecie gorzej, bo wolicie dostać uwagi po zajęciach, gdy nikogo już nie ma i wtedy w bezpiecznej przestrzeni Wy będziecie wiedzieć, co ze sobą zmienić. A tak na forum to macie takie, że nie do końca. No jak to co? Porozmawiać, pójść do instruktora i powiedzieć, wiem, że Pani to robi, Pani czy Pan, w dobrej wierze, wiem, że chce w ten sposób pokazać mi, żebym lepiej ćwiczyła, czy ćwiczył i tak dalej, ale ja się skrępuję, czuję się źle z tym i najnormalniej w świecie wolałabym, czy wolałbym dostać ten feedback po zajęciach i czy jest po prostu taka możliwość. I zapewne jest! I zapewne instruktor się na Was nie obrazi, na pewno ja się nie obrażę i ja, gdybym usłyszała coś takiego od jakiegokolwiek mojego ucznia, powiedziała, okej, nie ma problemu. Tylko wiecie, na bieżąco jesteśmy w stanie wykryć więcej błędów niż później po całych zajęciach, gdzie jest cały czas, wiecie, na tej osobie trzeba się trochę skupić, na tej, na tamtej, tu, na całości, na grupie i później jeszcze Wy przyjdziecie na koniec i się zapytacie, no co ja dzisiaj źle robiłam, a co ja dobrze robiłam.
to też nie do końca tak działa i na pewno tak do końca nie będzie działało. I nie jeden instruktor po prostu nie będzie miał na to czasu, a często jeszcze jest tak, że zajęcia są jedne po drugich. Więc możecie się umówić na przykład z instruktorem, że jak będzie coś super, bardzo, jakby będziecie coś robić źle, tak karygodnie źle, to żeby wtedy Wam powiedział po zajęciach, czy nawet napisał, nie ma znaczenia. Natomiast na pewno trzeba zakomunikować, że nie chcecie, żeby instruktor Wam zwracał uwagę przy grupie, bo się krępujecie, bo się tego wstydzicie, bo gorzej pracujecie. I myślę, że to jest ok. Natomiast instruktor zwraca Wam uwagę nie po to, żeby Wam wytknąć Wasze błędy, a tylko i wyłącznie po to, żeby Wam pokazać, że to, co robicie, jest złe i pokazać Wam od razu, jak robić dobrze dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się przydał, że zrozumieliście troszeczkę naszą rolę, naszą stronę i że nie macie też jakiegoś urazu z instruktorami, którzy, wiecie, chcieli Wam pomóc, a Wy to źle odebraliście. Jeżeli macie, to koniecznie opowiedzcie swoje historie w komentarzu. Ja je z chęcią przeczytam, z chęcią opowiem Wam, jak to z mojej perspektywy wygląda, czy wyglądało jeszcze jako ucznia. No i to jest chyba tyle na dzisiaj. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, skomentowania i uwaga, zapraszam Was na mojego nowego Instagrama Piantadancetv. Do zobaczenia w następnym filmie.